15 stycznia 2014 roku zmarł w Londynie pułkownik Wiesław Jan Wolwowicz, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, podczas kampanii włoskiej dowódca grupy szturmowej, a następnie plutonu w 16 Lwowskim Batalionie Strzelców 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Bohater walk nad rzeką Sangro, pod Monte Cassino, Anconą oraz w Apeninach Emiliańskich. Uczestnik bitwy o Bolonię. Wiesław Jan Wolwowicz urodził się 6 kwietnia 1922 roku w Sanoku. Do chwili wybuchu II wojny światowej mieszkał w Borysławiu koło Lwowa. Po wkroczeniu wojsk sowieckich został aresztowany przez NKWD, gdy próbował przekroczyć granicę polsko-węgierską. W 1940 roku z więzienia we Lwowie wywieziony został do obozu w Starobielsku, a następnie do łagru w miejscowości Iwdiel w obwodzie Świerdłowskim. Zwolniony dzięki traktatowi Sikorski-Majski wstąpił 25 września 1941 roku do formującej się w Tockoje 6 Lwowskiej Dywizji Piechoty. Służąc w szeregach 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców dotarł poprzez Iran, Irak, Palestynę i Egipt do Włoch. W lutym 1944 roku walczył w rejonie rzeki Sangro, następnie w maju pod Monte Cassino. W nocy z 16 na 17 maja zorganizowany został wypad jednej kompanii strzeleckiej, w której ja brałem udział, na widmo, gdzie się szaro zaczęło robić. To tak wyglądało, że myśmy niespodziewających się niczego Szwabów zaskoczyliśmy. W trakcie posiłków i kolacji czy coś takiego. Nie zdążyli nawet dolecieć do swoich bunkrów. No i kilku zostało zabitych. No, jakieś pół godziny potem było kontrnatarcie, ale myśmy już całą kompanią opanowali pierwszy skraj widma. I nie cofaliśmy się, jak inne bataliony po stratach poniesionych wycofywały się, a myśmy skorzystali, żeby się ciemno robiło, do przodu. I ubezpieczenia na boki zorganizowaliśmy. Było kontrnatarcie z ich strony, którą szczęśliwie odepnęliśmy. No i przez to umożliwiliśmy osadzenie się innych batalionów, którzy przeszli przez nas, bo zadaniem było zdobyć widmo, zdobyć małe San Angelo z górze i duże San Angelo. I to się wszystko działo już 17 maja, w biały dzień. I rzeczywiście ta walka potrwała jeszcze cały dzień. No i 18 maja, o dziwo, nasz jeden z oddziałów wysłał patrol w rejon do klasztoru. I zawiesili na tych gruzach już flagę, naprzód proporczyk swego oddziału, a potem flagę naszą. I z litości flagę angielską. Poniżej. I walka o Monte Cassino nas się udała i skończyła, ale trzeba było jeszcze potem oswobodzić taką miasteczko malutkie, Piedimonte, które jest niedaleko stąd. I tam się Piedimonte zajęte było przez 6 pułk pancerny dzieci lwowskich i 18 batalion piechoty, lwowski 18 batalion strzelców. W lipcu 1944 roku Wiesław Wolwowicz uczestniczył w zdobyciu Ancony oraz w walkach w Apeninach Emiliańskich, gdzie został ciężko ranny podczas akcji pod Civitellą. Po wyjściu ze szpitala brał udział w intensywnych działaniach zbrojnych torujących drogę do Bolonii. W kwietniu 1945 awansował na podporucznika. W trakcie natarcia na Bolonię ponownie został ciężko ranny. Po wojnie zamieszkał w Londynie. Do 1947 roku służył w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Działał w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Był prezesem Funduszu Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5. Kresowej Dywizji Piechoty, prezesem koła oddziałowego 16. Lwowskiego Batalionu Strzelców, wiceprezesem Związku Żołnierzy 5. Kresowej Dywizji Piechoty oraz członkiem Rady Związku Polaków w Wielkiej Brytanii.
Za bohaterstwo okazane podczas walk we Włoszech uhonorowany został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Pułkownik Wiesław Wolwowicz miał 91 lat.